Oto mój misiu, dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Łyżwowe szaleństwa na lodowisku. Witamy w krainie pełnej śniegu, gdzie przygody misia Brązusia przeplatają się z radosnym szumem zimowej zabawy. Dziś nasz miś, zwykle nieustraszony i pełen zapału do nauki, postanawia odkryć tajniki jazdy na łyżwach. Jeszcze zanim słońce wzeszło wysoko na niebie, miś Brązuś wyruszył wraz z przyjaciółmi na malownicze, zaśnieżone lodowisko. Znajdowały się tam osoby, które, tak jak on, pragnęły pojeździć trochę na łyżwach. Kiedy miś Brązuś postanowił spróbować jazdy na łyżwach, zapał do nauki wypełnił go po brzegi. Przyniósł ze sobą swoją cierpliwość i gotowość do nauki nowych rzeczy. Ubrał na swoje łapki łyżwy i zaczął od stania na lodzie. A nawet to było wyzwaniem. Trzymał się poręczy i stawiał pierwsze niepewne kroki. Przyjaciele stali obok niego, zachęcając go i oferując pomocną dłoń w razie potrzeby. Brązuś starał się znaleźć równowagę i zapanować nad ruchami, aby nie stracić tej równowagi i się nie przewrócić. Kiedy pierwsze chwile niepewności minęły, Brązuś zaczął oswajać się z lodową nawierzchnią. Powoli zaczął przesuwać się po lodzie, naprzemiennie unosząc i opuszczając łapki, próbując zrozumieć, jak znaleźć odpowiednią równowagę. Z czasem zaczął nabierać pewności siebie. Z pomocą swoich przyjaciół, którzy podsuwali mu wskazówki i zachęcali do kolejnych prób, Brązuś zaczął wykonywać proste kręgi, zmiany kierunku, pierwsze próby piruetów. Być może nie był mistrzem łyżwiarstwa od razu, ale każdy krok naprzód był dla niego małym zwycięstwem. W pewnym momencie poczuł radość i lekkość, jaką niesie ze sobą ta sztuka ślizgu po lodzie. Zauważył, że każda kolejna próba jest kolejnym krokiem w drodze do mistrzostwa na lodzie. Brązuś postanowił nauczyć się robić piruety na lodzie. Kiedy pierwszy raz spróbował, to było tak, jak gdyby tańczył na śnieżnej scenie. Zaczynał od prostych kroków. Stawiał jedną łapę na lodzie, potem drugą, delikatnie unosząc się i kręcąc jak wielki śnieżny wir. Na początku było trochę trudno, ale Brązuś nie poddawał się i próbował dalej. A później, gdy zaczął nabierać wprawy, zaczęły dziać się małe cuda. Skręty i okręgi, które rysował na lodzie, sprawiały, że każdy patrzył z zapartym tchem. Brązuś czuł w sobie wielką radość i energię, kiedy krążył na łyżwach jak mały wir. Ale najważniejsze było to, jak chciał też nauczyć innych, pokazać im, jak czerpać radość z jazdy na lodzie. Zaczynał od podstaw, pokazując, jak trzymać równowagę, jak ruszyć łapami, by być stabilnym na lodzie. Często używał słów: trzymaj równowagę jak ptak na gałęzi, albo kręć się jak baletnica w wirującej sukience. Brązuś zachęcał innych do spróbowania, nawet jeśli na początku jest trudno. Pomagał, gdy ktoś upadł na lodzie, oferował swoją pomocną łapkę i uśmiech na twarzy. Był cierpliwy, tak jak najlepszy nauczyciel, i wierzył, że każdy może nauczyć się jeździć na łyżwach, jeśli tylko tego sam chce. I kiedy dzieci zaczynały kręcić się na lodzie, nawet jeśli robiły tylko proste okręgi,
Ich uśmiechy były większe niż sam zimowy krajobraz. Dzięki Brązusiowi odkryły, że jazda na łyżwach to nie tylko sport, ale także niesamowita przygoda, pełna radości i przede wszystkim zabawy na lodzie. Nie trzeba było długo czekać, jak miś Brązuś i jego przyjaciele postanowili zorganizować wyścig na łyżwach. Była to przygoda pełna śmiechu i niezapomnianych momentów. Rozmieszczenie się na linii startu wywołały uśmiechy na twarzach każdego z nich. Brązuś był pewny siebie. Jerzyk Kłatek próbował jak najlepiej wykorzystać swoje małe łapki, a inne zwierzęta zakręcały, przygotowując się do startu. Gotowi, uwaga, start! Krzyknął jeden z przyjaciół, a każdy ruszył w swoją stronę, próbując jak najszybciej przemknąć przez tę lodową trasę. Na początku było trochę chaotycznie, bo każdy kręcił się jak zabawna, wirująca kula na lodzie. Ale wkrótce miś Brązuś, podążając za wskazówkami, jakie dał innym, znalazł swoje tempo i zaczął pędzić do przodu. Chociaż nie był najszybszy, to radość z jazdy sprawiła, że czuł się jak bohater lodowej krainy. Kłatek, nasz mały jeżyk, śmigał po lodzie, robiąc małe skoki i sprawiając, że inni uśmiechali się na jego widok. Wyścig był pełen śmiechu, momentów bliskich, upadku i nieco szaleństwa. Raz jeden z uczestników wpadł na lodzie i stworzył śmieszny wałek ze śniegu, a inni musieli uciekać przed nim, śmiejąc się na całego. Na końcu, gdy już przekroczyli linię mety, wszyscy byli zwycięzcami. W wyścigu na łyżwach nie chodziło o szybkość, ale o radość, o wspólny czas i o zabawę na lodzie. A gdy słońce zaczęło chować się za horyzont, Brązuś i jego przyjaciele pożegnali się, obiecując sobie kolejne zimowe przygody na lodowisku. Następnego dnia, gdy zimowy krajobraz znów ożywał śnieżnym blaskiem, Brązuś postanowił zaprosić wszystkich na lodowisko, aby dalej bawić się. Tym razem planował coś wyjątkowego. Naukę piruetów na łyżwach dla wszystkich chętnych. Gdy wszystkie zwierzęta zebrały się na lodowisku, Brązuś stanął na środku, uśmiechając się szeroko. Witajcie, przyjaciele! Dzisiaj chcę podzielić się z wami tajnikami piruetów na łyżwach. Wszyscy jesteście wspaniali, więc jestem pewien, że każdy z was może nauczyć się kręcić jak wielki śnieżny wir. Powiedział Brązuś, machając łapką, by przyciągnąć uwagę. Zaczęli od prostych kroków. Brązuś pokazywał, jak trzymać równowagę, jak wykonywać skręty. Kłatek, mały jeżyk, z niecierpliwością próbował kręcić piruety, trochę robiąc bałagan na lodzie, ale zawsze z uśmiechem na swoim pyszczku. Każde zwierzątko zaczęło opanowywać podstawy piruetów. Niektórzy kręcili się wokół jak okręgi, inni próbowali delikatnych skrętów, ale wszyscy mieli taką samą radość i chęć, że atmosfera była naprawdę niesamowita. Z czasem, gdy słońce zaczęło zachodzić, miś Brązuś i jego przyjaciele zaczęli wykonywać proste piruety. Były to jeszcze nie takie doskonałe ruchy, ale każdy krok naprzód wywoływał okrzyki radości i brawa. Niezależnie od tego, jakie są nasze umiejętności, najważniejsze jest to, żeby się świetnie bawić, wykrzyknął Brązuś, obejmując wszystkich. Kiedy lodowisko tętniło życiem, jeżyk postanowił wraz z misiem Brązusiem zorganizować wielki pokaz na lodzie razem z przyjaciółmi.
Miała to być niezwykła wystawa umiejętności na łyżwach, która miała zachwycać wszystkich mieszkańców zimowej krainy. Brązuś, Kłatek, Zosia Zajączek, Filip Lis i Hania Niedźwiadek zebrali się na lodowisku, przygotowując się do pokazu. Każdy z nich przygotował coś wyjątkowego, co chciał pokazać publiczności. Zosia Zajączek, zwinna i skoczna, planowała serię skoków i piruetów. Filip Lis zaplanował niezwykłe ewolucje i szybkie manewry. Hania Niedźwiadek, silna i wytrzymała, miała w programie pokaz siły i równowagi na lodzie. Kłatek, chociaż nie był mistrzem łyżwiarstwa, postanowił zrobić coś wyjątkowego. Pracował nad małym, ale uroczym układem, w którym planował kilka skromnych skrętów i małe skoki. A wszystko to wykonywane z wielką gracją. Brązuś, nasz nieustraszony miś, chciał zakończyć występ niesamowitym, wyjątkowym piruetem, którym zamierzał zainspirować innych do marzeń i do wytrwałości. Kiedy zegar wskazał godzinę pokazu, publiczność zgromadziła się wokół lodowiska. Muzyka zaczęła grać, a każdy z przyjaciół rozpoczął swoje widowisko. Zosia Zajączek tańczyła na lodzie jak kula wesołego ognia, wykonując skoki i piruety z wdziękiem i lekkością. Filip Lis zaskakiwał wszystkich swoją zręcznością, robiąc figury na lodzie, które wyglądały jak taniec z wiatrem. Hania Niedźwiadek prezentowała swoją siłę i wytrwałość, wykonując trudne figury. Kłatek pojawił się na lodzie, trzymając się za łapki, ale z uśmiechem na twarzy, co rozśmieszyło trochę publiczność. Z każdym swoim skromnym skrętem i skokiem zachęcał innych do prób, pokazując, że nawet najmniejsze wysiłki mogą sprawić radość. Na koniec wszyscy spojrzeli na misia Brązusia, który wyciągnął łapki w górę i zaczął kręcić się na lodzie. Z każdym obrotem sprawiał, że śnieżny wir otaczał go, prezentując widowisko pełne magii i wyjątkowości. Publiczność wiwatowała i oklaskiwała każdego z uczestników, bo choć każdy miał swoje umiejętności, to pokazali, że prawdziwa siła tkwi w wspólnym działaniu. Po zakończeniu pokazu wszyscy przyjaciele przytulili się, ciesząc się z tego wyjątkowego momentu na lodzie, który na zawsze pozostanie w ich wspomnieniach jako ta niesamowita chwila zabawy i radości. I tak miś Brązuś i jego przyjaciele opuścili lodowisko, obiecując sobie, że będą częściej przychodzić i korzystać z uroków zimy, radośnie bawiąc się na lodzie. A kolejne zimowe dni obiecywały jeszcze więcej niezapomnianych chwil i niezapomnianych przygód. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.